Hej, witajcie. To jest mega ogólnie krótki film informacyjny, w którym chciałem Was powiadomić o tym, dlaczego prawdopodobnie maraton z serii Item ma znaczenie, który zapowiadałem i bardzo się na niego pewnie cieszyliście, został odwołany. Cała sprawa nie miałaby miejsca, gdybym po prostu nie był ciekawy, ile łapek w górę ma ostatni film ze Strażników Mentosów. Po kilku godzinach od wrzucenia, ale jednak sprawdziłem i co odkryłem? Jak ostatnio patrzyłem, miał 7. I zgadnijcie, ile miał, jak wróciłem. Tak bardzo dobrze zgadliście, miał jedną łapkę w górę. Teraz możecie sobie wejść w ten film i zobaczyć, że on ma jedną łapkę w górę. Teraz, jeśli nie daliście jeszcze tej łapki w górę pod Strażnikami Mentosów, to ją dajcie i zobaczymy, czy licznik się ruszy. Jeśli tak, to nie ma tragedii, ale na przykład wszystkie osoby z mojej rodziny dały, bo to jednak nie jest tak, jak myślałem, że to jest bug, że z jednego urządzenia jakby się łapki liczą jako jedna. Nie, jednak wykluczyłem możliwość istnienia takiego bugu, ponieważ w końcu coś się ruszyło. Były dwie, ale tylko przez chwilę, ponieważ kilka niezależnych tutaj osób w mojej rodzinie, niezależnych po prostu od siebie, w niezależnym od siebie czasie, na innych totalnie urządzeniach dało łapkę w górę i zgadnijcie, ile było. Tak, właśnie tak, jedna. Więc zostawcie łapkę w górę. Jeśli teraz widzicie pod filmem, że jest zero łapek w górę, to koniecznie, koniecznie piszcie w komentarzu, bo to będzie dla mnie bardzo ważne i to będzie sygnał, że naprawdę pora jakoś mocno działać. Już napisałem do YouTube'a, może mi odpiszą. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Powiem tylko tak. Goście z władzy YouTube'a, jeśli mnie oglądacie, to błagam, naprawcie ten błąd, bo nie wierzę, że to nie jest błąd. Przecież nie zrobilibyście tego celowo, ponieważ, no, prosty powód. Raczej Wam powinno zależeć na promowaniu treści na waszej stronie, a nie na ich antypromowaniu. No nie? Logika. Więc na pewno goście z YouTube'a nie zrobili tego celowo. Więc to jest błąd. Więc jeśli to oglądacie, naprawdę was proszę, naprawcie ten błąd. No dobra, dziękuję, do widzenia. Widzimy się może w kolejnym filmie, jak trochę mi już tych komentarzy przybędzie. Zobaczymy, czy podziałało. Jeśli nie, no to powiem tak. Jeśli nagram następny film, jeśli historia się powtórzy, to zawieszam nagrywanie filmów na kanale do czasu, jak władze YouTube'a podejmą jakiekolwiek działania mające to naprawić. No dobra, dziękuję, do widzenia.